26 grudnia wspominamy błogosławioną Agnieszkę Fila i jej towarzyszki męczennice. Pod datą 26 grudnia w Martyrologium Rzymskim widnieje zapis: w wiosce Song Khon w Tajlandii błogosławione męczenniczki Agnieszka Fila i Łucja Kambang, dziewice ze zgromadzenia sióstr miłujących krzyż oraz Agata Putta, Cecilia Butsi, Bibiana Hampai i Maria Fon zostały zastrzelone na cmentarzu wiejskim, gdyż odmówiły zaparcia się wiary chrześcijańskiej. Opis męczeństwa męczennic z Tajlandii, które poniosły śmierć w czasie wojny z Indochinami, umieszczony jest w książce Męczennicy katoliccy ostatniego stulecia. W niej czytamy: dzieło katechizacji kontynuowały w Song Khon dwie siostry zakonne ze zgromadzenia sióstr miłujących krzyż. Siostra Agnieszka Fila i Łucja Kambang codziennie udzielały lekcji religii w szkole przyklasztornej. 25 grudnia 1940 roku policja znowu wpadła do Song Khon, brutalnie zakłócając obchody świąt Bożego Narodzenia. Wszystkich katolików spędzono na dziedziniec przed kościołem. Policjanci strzelali ponad głowami zebranych, a dowodzący oddziałem oficer udzielił wyznawcom Chrystusa ostatniego ostrzeżenia, grożąc im śmiercią. Zapowiedział, że posiada wystarczającą ilość broni i amunicji, aby zabić ich wszystkich. Na Song Khon padł strach. Mieszkańcy potrzebowali mocnego wsparcia i przykładu i takie też otrzymali. Tego dnia wieczorem w klasztorze Song Khon siostra Agnieszka napisała list do komendanta policji. Wierzymy, że religia Chrystusa jest jedyną prawdziwą religią. Prosimy, nie zwlekajcie dłużej. Prosimy, zastosujcie wasze prawo. Jesteśmy gotowe zwrócić Bogu nasze życia, które nam dał. Prosimy, otwórzcie nam bramy niebios, abyśmy mogły potwierdzić, że poza religią Chrystusa nikt nie może dojść do nieba. Prosimy o to. Pod listem podpisały się wszystkie mieszkanki klasztoru, siostra Agnieszka Fila i Łucja Kambang, a także kucharka Agata Putta oraz 5 nastoletnich dziewcząt. Zaraz wysłały posłańca z listem, a resztę nocy spędziły na modlitwie. Na odpowiedź nie musiały czekać długo. Nazajutrz po południu, w dniu świętego Szczepana Męczennika, policjanci stanęli u bram klasztoru. Już porzuciłaś swego Boga, prawda? Szyderczo zagadnął Agnieszkę komendant. Nie, nigdy nie zrezygnujemy, spokojnie wyjaśniła siostra. Policjanci chcieli rozstrzelać katoliczki nad brzegiem pobliskiego Mekongu. Nie, to nie jest miejsce na śmierć dla Chrystusa, zaoponowała twardo siostra Agnieszka. Pójdziemy na cmentarz na poświęconą ziemię. Tak też się stało. Kobiety, modląc się i śpiewając hymny, w eskorcie uzbrojonych policjantów doszły na cmentarz. Po przybyciu wszystkie 7 skazanych przyklękło przy pniu zwalonego drzewa. Siostra Agnieszka zwróciła się do policjantów. Możecie nas zabić, ale nie można zabić kościoła ani Boga. Skazane wciąż odmawiały modlitwy, a w końcu siostra Agnieszka powiedziała: panowie policjanci, jesteśmy gotowe. Zaraz potem rozległ się huk salwy. Policjanci opuścili cmentarz, wykrzykując do wieśniaków, że oto zabili złych ludzi, do których należy strzelać jak do psów. Chłopi podbiegli do leżących ciał i zauważyli, że siostra Agnieszka oraz 14-letnia Maria Fon, choć podziurawione kulami, jeszcze żyły. Agnieszka cichym głosem poprosiła, by ktoś zawołał policjantów, by dokończyli dzieła. Beatyfikacja tajskich męczenników była celebrowana w Rzymie przez papieża świętego Jana Pawła II 22 października 1989 roku, po tym jak 1 września 1988 roku uznano ich bohaterskie męczeństwo. Wtedy papież mówił: dzisiaj w Światowym Dniu Misyjnym celebrujemy beatyfikację świętych męczenników tajlandzkich. W jedności z całym Kościołem składamy dziękczynienie Trójcy Świętej za przykładne świadectwo dane przez tych męczenników dla całego świata chrześcijańskiego. Ich przykład gotowości do głoszenia wiary miał swoje najwyższe potwierdzenie w ich szlachetnym męczeństwie, które musieli przyjąć.
Jest znaczące, że ich hojna ofiara wydarzyła się we wspólnocie chrześcijańskiej, która będąc młodą była przygotowana, by dać świadectwo Jezusowi Chrystusowi i potędze Jego miłości poprzez pełną ofiarę z siebie. Męczennicy, których dzisiaj wspominamy, niektórych bardzo młodych, żyli na ziemi, która przez resztę świata jest uważana za bardzo odległą, we wsi Song Hong, na północnym wschodzie Tajlandii. Agnieszka, Łucja, Agata, Cecylia, Bibiana i Maria to imiona pierwszych męczennic chrześcijańskich, dziewic i świętych niewiast, które dały życie dla wiary i rozbrzmiewają na nowo w historii rodzącego się kościoła w Tajlandii. Tam wokół osoby katechety i męczennika Filipa, olbrzymie drzewo, jak był nazywany w tej miejscowości, Ewangelia Chrystusa zapuszcza swoje korzenie i rozkwita na nowo. Jesteśmy szczęśliwe, że możemy zwrócić Ci życie, które Ty nam darowałeś. Usilnie Cię błagamy, abyś nam otworzył bramy raju. Ty postępujesz według rozkazów ludzi, ale my postępujemy według przykazań Boga. Te wyrażenia zaczerpnięte z ostatniego listu siostry Agnieszki mogłyby się znaleźć z łatwością w aktach pierwszych męczenników chrześcijańskich. To samo świadectwo Chrystusowi ofiarowane przez męczenników tajlandzkich dla swojego młodego kościoła oferują dzisiaj, w dniu swojej beatyfikacji, dla całego kościoła na świecie. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Agnieszki i jej towarzyszek. Spraw, abyśmy czcząc ich wejście do nieba, naśladowali ich odwagę w męczeństwie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.